Następna paczuszka. Co to jest? Patyczek. Selfie stick. No, chińskie wszystko, ale kurczę, już się skończyło zamawianie z Chin takie frywolne, bo teraz już ten z automatu, przynajmniej do Norwegii, naliczają cło. Okej. O, jak capi. Fu. Aha, i taka sytuacja, że tu sobie można kamerkę, tylko sprawdzimy, czy na przykład można tutaj zamontować coś innego poza telefonem. Aha, i to ma być tak na tyle kompaktowe. Aha. I tutaj wjeżdża w to ewentualnie telefon. To tu jest ok. To jest ok. A sprawdźmy sobie tutaj ten temat. Wchodzi. No to ma działać. I co? Aha, było, że patrzę z góry na widza, no musiałem patrzeć z góry, bo kijek był krótki, a teraz to już jest taki fest. I co? Jeszcze on ma fajnego, że można z niego zrobić takiego pewno tego tripoda. Do jakiegoś tam, no stabilne to nie jest absolutnie, bo to tak. No ale dobra, jest. I co? I co? I co? I jest jeszcze pilot tutaj, żeby sobie na przykład zrobić, pewno się to po niebieskim paruje, i żeby zrobić foteczkę zdalnie. No, pilot tutaj, spoko, też rzucę cenę do tego gadżetu w opis. Bo sam ten tutaj się nie ładuje, więc do ładowania będzie zapewne sam pilocik. Tylko ciekawe, jak tutaj się mu należy dobrać do jakiejś bateryjki, a żadnego tu jest manual. Ciekawe, czy coś po angielsku jest, czy krzaczki. Jest. Aha, i że tutaj tą głowicę możemy sobie jeszcze obrócić o stopni 90 albo o 45, tam jest zapadka i się blokuje, okej. Aha, i tutaj z tej strony otwieramy pilocik. Bardzo gładko ja współpracował. No tu musi mieć jakiś cały model Bluetooth w sobie do sparowania z telefonem. Ciekawe. Trzeba zaraz będzie zobaczyć, czy to jakąś aplikację kolejną. Trzeba. Dobra, to rąbrzystek. 3 sekundy. Świeci. Okej, okay, czyli działa, żeby wyłączyć sleep mode, press and hold camera 3 sekundy for 3 sekundy. No, i wyłączone. Gadżety. Ale ja lubię takie rzeczy. Ale jaką mam żonę dobrą, że mi pozwala na takie te fanaberie i gadżety. No, ale te gadżety tanie. Tanie to też nie ma co się spodziewać, nie wiadomo jakiej jakości.
No to dobra, tutaj, tak powiem, wiemy co i jak.